W stosunku do zeszłego roku cały czas tutaj słyszymy, że są ceny o wiele wyższe niż w zeszłym roku, że to się zmieniło dosyć drastycznie. Ceny chryzantem nie odbiegają zbytnio od zeszłorocznych cen. Może to jest 2-3 zł różnicy, ale to nie jest jakaś olbrzymia różnica. Jak zwykle co roku mamy wielkokwiatową i drobnokwiatową chryzantemę. Jakie są trendy? Szczerze mówiąc, w tym roku jeszcze nie jesteśmy w stanie tego określić. Sprzedajemy zarówno obydwa rodzaje tych chryzantem, bardzo dobrze się sprzedają. Jest piękna pogoda, więc fantastycznie nam schodzą. Jedyny trend, który jest zauważalny, o wiele więcej sprzedajemy wrzosa. Akurat na naszym stoisku mamy przepięknego wrzosa. I teraz te takie kompozycje z wrzosów są bardzo popularne, bardzo dobrze schodzą. Są nieco droższe od chryzantem, ale są przepiękne, więc klienci sobie, klientki je upodobali z zeszłego roku i w tym roku o wiele więcej ich sprzedajemy. Są bardziej mrozoodporne, deszczoodporne, i dlatego też sprzedają się równie dobrze jak chryzantemy. Ceny są nieco wyższe z niczy, ale one tak naprawdę wzrosły bardzo drastycznie w zeszłym roku. Czyli jeżeli porównujemy ceny sprzed 2 lat, to rzeczywiście te ceny są o wiele wyższe, zwłaszcza wkładów, bo one są o 50% wyższe. Ceny z niczy są o 15% wyższe, w sumie zgodnie z trendami inflacji. Ludzie teraz wolą zróżnicowany towar, to znaczy bardzo dużo też sprzedaje teraz zniczy, jak drzewiej bywało, takich zniczy typu na przykład gliniane takie kaganki. Bardzo dużo ludzi je poszukuje. Dlaczego? Z uwagi na to, że jest ładna pogoda, więc one przy takiej ładnej pogodzie bardzo ładnie schodzą. Przy deszczowej pogodzie schodzą duże znicze, malutkie znicze. To zależy od zasobności portfela, jest to bardzo zróżnicowane. Kremowych, tak było planowane w tym roku. Wszystkie kobiety w rodzinie zaplanowali, że będzie w tym roku białe. Jest trochę drożej, bo białe, że to każdego pasuje. No a znicze zawsze pakujemy na końcu, jak nie pasuje już potem do tej szafki na końcu, nie? Żeby ktoś inny mógł użyć te rzeczy, nie? Dla nas w ogóle jest to święto, takie spotkanie całej rodziny, bo my nie jesteśmy stąd. My przyjeżdżamy specjalnie tutaj na grób do rodziców, do dziadków, żeby w ogóle się spotkać, żeby być u tej osoby, co właśnie zmarła, i pamiętać o niej, nie? Że pokazujemy po prostu, że jestem z myślami z tą osobą. No jestem florystką i co roku to zmieniamy, tą kompozycję, i po prostu nie idę na trendy. Ja jestem człowiekiem, co patrzy, co idzie od serca, i to powinno tak też wyglądać. Te wszystkie sztuczności, co teraz są na cmentarzach, to nie jest nasze, nie? My lubimy żywe rzeczy, lubimy też jak... jak właśnie to wszystko tak po prostu inaczej wygląda, nie? Po prostu powinno to być od serca, zawsze powinien ktoś coś położyć, obojętne ile kosztuje. Nawet tą żywą, ten żywy kwiatek, nawet jakby położył, to lepiej wygląda jak coś sztucznego.